18 marca bieżącego roku minie dokładnie rok od podpisania kontrowersyjnego aneksu PKP Intercity przyspieszającego płatności z tytułu Pendolino dla firmy Alstom. Jednym z argumentów za jego podpisaniem podawanym przez prezesa PKP SA był brak internetu w umowie głównej na realizację tej inwestycji. Koszty zainstalowania dostępu do internetu w Pendolino oszacowano na prawie 3 miliony euro. Minie rok od chwili podpisania owego kontrowersyjnego aneksu w tej sprawie. Czy ktoś z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju lub PKP Intercity może podać wreszcie termin zainstalowania internetu w Pendolino? Ponieważ mija właśnie rok, pieniądze zostały wydatkowane, a internet mamy gdzie? Tylko w tanich liniach kolejowych.